Nie chcę brać tego prysznica. Woda jest za zimna! Nigdy już stąd nie wyjdę. Czy ten pieprzyk tu wcześniej był? Muszę iść do lekarza. Zapomniałam związać włosy. Oby tylko ich nie zamoczyć. Dobra, mam to gdzieś. Zimna! Może nie będę dzisiaj myła włosów? Jednak muszę je umyć. Znowu zapomniałam kupić szampon. Ciekawe, czy jak go rozwodnię, to nadal będzie działał. Sama woda. Krótkie włosy. Długie, proste włosy. Spróbujmy. Ciekawe, co by się stało, gdybym nie myła włosów przez miesiąc. Mam brodę. Mam wąsy. Pfu, wpadło mi do buzi. I do oka. Oślepnę. Łudzi mi się to spłukiwanie. Co zimna. Nuda. Tak lepiej. Ale będę miała przez to zmarchy. Czemu wypada mi tyle włosów? Czy wypadną mi wszystkie? Może jem za mało witamin, ale tydzień temu zjadłam jabłko. Może piję za mało wody? Tak lepiej. Czy ktoś chodzi po domu? Czy ten szampon działa na wypadanie? O nie. To mi się zdarza zawsze, jak biorę prysznic. Nieważne, to pewnie tylko sąsiedzi. A jak to kurier? Nałóż odżywkę na 20 minut. 20 minut? Zawsze nałożę za mało albo za dużo i będą przetłuszczone. Czy 20 minut już minęło? Panie Janie, panie Janie. Chyba jestem bardzo utalentowana. Może zostanę piosenkarką? Rano wstań! Nie. Nie ma żadnego talentu. Jestem beznadziejna. Co jest nie tak z tym mydłem? Jak to śmierdzi. Kiedy ja je kupowałam? No nic się nie pieni. Czy tego lalka się jeszcze nadaje? Ciekawe, czy tylko ja golę się pod mydło. Komu chciałoby się kupować piankę do golenia? Mi nie. Czy mogę już zmyć tę odżywkę? Pora umyć twarz. Znowu! Jestem genialna. Zobaczcie, ile jest jeszcze w środku. Tegoroczną Nagrodę Nobla zdobywa Adrianna. Jakie to nudne. Pójdziesz ze mną na randkę? Wpadło mi danka. Nie, chyba robi mi się pryszcz. Podobno powinno się używać zimnej wody do płukania twarzy, żeby na starość nie dostać zmarszczek. Aż tak się nie poświęcę. Już wiem, że na starość będę pomarszczona. Pora zadbać o swoją cerę. Co to jest? Co i do... Szczypie. Dobra, zmywam to. Już chyba tego nie mam na twarzy. Zawsze to samo. Tego dosyć. Zmywam tę odżywkę i tak mam zniszczone włosy. Moje końcówki są rozstrojone, a nie rozdwojone. Czas zadbać o ciało. Ping! Ale to dziwnie pachnie. Ale to łyskocze! Wytrzymaj! Ciekawe jak to... Dobre. Co ja robię? Cały prysznic jest teraz brudny i tłusty od tego peelingu. A może naprzemienne polewanie ciepłą i zimną wodą, żeby pobudzić krążenie w organizmie? Nie, co ja gadam. Dobra, idę oglądać serial. I to już koniec. Mam nadzieję, że mój film o tym, co dziewczyna myśli, kiedy bierze prysznic, wam się podobał. Jeżeli tak było, to proszę zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie na mojego Instagrama, a także obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale. W poprzednim filmie mówiłam o trikach, które każda dziewczyna powinna znać podczas okresu, więc zapraszam was do oglądania. A ja już się z wami żegnam i idę wziąć prawdziwy prysznic. Pa, pa, pa! Do zobaczenia!